Dzień dobry, witam was w sobotni poranek. Widzę na spokojnie. To będzie taki filmik informacyjno-dyskusyjny. Informacyjno, wymieniona karta graficzna. Powinniśmy zobaczyć poprawę na m.in. na Seriusami, na Overwatchu, na tych takich giereczkach. Więc od dzisiaj sobotnie materiały już naprzód będą w lepszej jakości i na ten Seriusem na tym zależało. A co tak postanowiłem wtrącić swoje 3 grosze, może kogoś będzie to interesowało, o Baldur's Gate 3, które wychodzi już za 3 dni. Na razie jest wczesny dostęp i jest na sklepie Steam pokazane planowana data premiery, oktober. Coś mi tam jakiś muzyk machnął. Ale dobra, no jak to cały czas się zaczęło? Zapowiedzieli ten film, o kurczę, film, grę. Z rok temu, grubo ponad rok temu, tak mi się wydaje. Trailer gry, no, powalał na kolana. Aha, jeszcze cię dodam, że to będzie przeze mnie, nie będzie to obiektywna opinia, będzie to subiektywna. Wytłumaczę, czemu będzie subiektywna. I będzie też... Z mojej perspektywy będzie subiektywna, wytłumaczę dlaczego. I będą obiektywne elementy, więc spokojnie. Ale tak, no i wypuścili grę. Wypuścili grę, przepraszam, zwiastun. Pierwszy zwiastun, gdzie... z zakonu płomiennej pięści, jeśli dobrze kojarzę, przemienię się w upieżce umysłu, to jak to zrobili domrocznie, no horrorem takim fajnym to zaleciało. I to by się zgadzało, no bo Baldur's Gate kolorowej takiej zbytnio fabuły nie miał. Serwo, który chciał wytłuc wszystkie pomioty Bala. Cienie Am, gdzie się kręciło wokół eksperymentów, morderstw, torturowania, no ciepły, no ogólnie świetny klimat, fajnie. I mówię, no kurde, zrobią jakąś mega mroczną dobrą grę. Zobaczyłem Larian Studio. Nie zagłębiałem się zbytnio w Divinity Original Sin. Wiem tylko, że robili, było bardzo dużo osób zadowolonych z tej gry. Więc mówię, no kurde, super, tylko czekać. Po czym przyszedł czas pokazania pierwszej gry. Gdzie była jakaś akcja na tym pierwszym streamie pokazania gry, że gościu nie mógł chyba przejść jakiegoś jednego, jednej pułapki, coś takiego się na... łamigłówki, o, i chyba się męczy z tym pół godziny, coś takiego, no... No dramat. Nie wiem, czy to będzie przypominać w czymś Baldur's Gate, bo tam bardziej nie chodziło o kombinowanie, jak się tu ruszyć, tu wtedy, tu muszę wrócić, tu zrobić, tylko były bardziej takie logiczne łamigłówki pisemne i to było spoko. Ale nie wiedziałem właśnie, że Larian Studio jest... bogiem odzwierciedlania papierowych RPG-ów tylko i wyłącznie w formie turówek. I to mnie rozpieprzyło. W Baldur's Gate każdy, przecież mało ma, ja nie znam nikogo, kto grałby Baldura na turówki, podzielone na pauzy, tylko i wyłącznie czas rzeczywisty z pauzą. Każdy był z tego zadowolony. Jak ktoś chciał turówki, to też sobie mógł to zdjąć. A tam poszli tylko i wyłącznie turówki, nie biorą pod uwagę... nie biorą tutaj pod uwagę, gdzie to jest. O, nie biorą pod uwagę wklepania czasu realnego z pauzą. Więc to już... no żałosne. Dla mnie to jest... Kocy rzucił. Dla mnie to jest żałosne. Z powodu jakiego? Z powodu takiego, że... równie dobrze. Nie wiem, mogliby... wykupić prawa do Wiedźmina, wykupić całe studio, załóżmy, że wykupują całego Wiedźmina, robią sobie Wiedźmin 4 i polega na tym, że macie jedną postać i to jest tylko i wyłącznie turowe i zmieniają całkowicie wygląd gry. Nie jest już taki bardziej klimatyczny jak Wiedźmin, tylko macie cukierkową grafikę i wygląda to jak Divinity Original Sin. I część ludzi powiedziała, przecież to jest zupełnie inna gra, co to w ogóle, to nie jest Wiedźmin, nie jest Wiedźmin, nie jest jakaś gra, nie jest Wiedźmin, a wszyscy inni... super, mogę zagrać Wiedźmina na bazie turówki. Super, super, super. I na te dwie grupy właśnie się ludzie podzielili. Ja jestem właśnie, ja jestem po stronie oczywiście osób, które są za czasem rzeczywistym. Cały czas ogrywałem tak Baldura. Jeśli chciałbym pograć sobie w turówkę, to biorę sobie Divinity Original Sin czy cokolwiek i gram sobie w turówkę. Baldur's Gate miał zawsze możliwość czasu rzeczywistego. Oni to wykupili, wiedzieli, powinni utrzymać jako tako tą markę, a nie wykorzystać, bo to jest oczywiste. Wykupili tą markę, wykorzystali, żeby był totalnie wielki, wielki szum wokół gry, której wypuszczają. A grę, którą wypuszczają, jest Divinity Original Sin 3. Bo ostatnio chyba była dwójka, to mi się kojarzy. Nie ma trójki jeszcze.
I to było wtedy w porządku, wszystko ok. Hacząc o grafikę, co porównałem z Wiedźminem, to tak, jak były zwiastuny, były takie mroczne, tak fajne. Ja później tak spojrzałem na gameplay, mówię, no kurde, kolorowo, kwiatki wszędzie rosną, ptaszki latają. No to nie wygląda jak bardzo zbytnio. Nie. Później spojrzałem sobie, jak spojrzałem sobie teraz w kleje, no kurde. Wygląd z Divinity Original Sin 2 i z Baldur's Gate 3. I dodatkowo wrzucę też Baldura 1, Baldura 2. Wiadomo, że lata i tak dalej minęły. Ale nie mówcie, że nie dałoby się odbudować klimatu tego, jak gra wygląda w dzisiejszych czasach. Byłoby to prawdopodobnie nawet prostsze. Ale Larian Studio miał wszystkie gry na turówki. Oni to mieli gotowe. Na tym zrobili Baldura, żeby tylko podgłośnić kolejną grę, żeby zarobić. A to, że sprofanowali dla wielu osób bliskie sercu marki, znaczy jedną markę, no to gdzieś. No niestety. Mam nadzieję, że to się dla nich echem odbije i nie będzie, będzie to lekki niewypał. Chociaż nie będzie. Nie będzie, bo też chcę przykładowo dać tej grze szansę, chcę w nią spróbować zagrać. Nigdy nie grałem w turówki, nie jestem im przeciwny, całkowicie nie. RPG papierowe grałem. Jak najbardziej doceniam fakt, że w momencie rzutu kością, gdzie rzucacie dwoma kośćmi, macie mieć 8+, żeby przekonać kogoś, żeby coś zrobił i rzucacie, macie tą obrazek, że rzucacie tymi kośćmi, no fajny motyw, fajny, ja wierzę, nie? Jeśli ktoś jeszcze uwielbia turówki z Divinity Original Sin, załóżmy, to oni tam między innymi przykładowo poprawili bitwę, że potwory ruszają się naraz, to też dodatkowo skróci tam walki, można tak powiedzieć, to będzie bardzo zadowolony. I to, ta gra, jeśli ja się przekonam do turówek, to ta gra prawdopodobnie będzie świetna. No, Larian, z tego co wiem, robi bardzo dobre te gry na podstawie paszowych RPGów. Nie pamiętam na podstawie której edycji ma to zrobić. Piąty? Nie pamiętam, nie będę mówić, nie pamiętam. Aż tak się w tym nie siedzę. I to jest obiektywna opinia. Będzie świetna gra, super, ale pod względem tym, że zrobili to pod tytułem Baldur's Gate 3, gdzie z Baldurem nie wiem, czy cokolwiek ma to wspólnego. Nie będziemy mieli poprzednich postaci. Nie będzie Sarawoka, nie będzie Mińska, nie będzie Edwina, nie będzie Imoen, nie będzie Jana Jensena. Nie będzie, nie będzie kogo. Ja chcę to zagram, bo też chcę zobaczyć. Ja w to zagram, bo chcę też zobaczyć, jakie będą, czy jakiekolwiek nawiązania, czy cokolwiek. Czy oni po prostu w dupie dajmy tytuł, silnik mamy. Fabuła jakąś się zrobił, upierzcą umysłu, tam w Baldursie występowali, jak wielu z tego świata. Będzie dobrze tam. Zrobimy, o, na początku wstawimy pamiętnik Goriona i będzie okej. Okay. Będzie pyta. No nie, chcę właśnie zobaczyć, bo nawet wyglądem, rozgrywką, turową i tak dalej, ograniczenie do 4 postaci, gdzie no zawsze było 6, pierwsza część 6, druga 6, Tronbala 6, Dragon Spear 6. Robimy kontynuację, robimy 4. Prawdopodobnie dlatego, że w ich Divinity Original Sin także było ograniczenie do 4-osobowego zespołu. Musiałbym się upewnić, ale bym się nie zdziwił, jakby tak było. I nawet takiego czegoś nie zmieniali. To jest dla mnie żałosne. To jest po prostu dla mnie żałosne. No i też dialogi. Dialogi też do mnie przemawiają. Mówię, papierowy RPG? Super. Ale Baldur's Gate? Tu wstawię screena, że Gail mówi, że ho, 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 widzimy się, dzień dobry, jestem Gail. I macie odpowiedzi. Pytam się go, skąd się wyczarował. Nie ufam mu, wyciągam broń. W Baldur's Gate, z tego co kojarzę, to były coś typu, że kogoś obrażasz i tam w gwiazdkach walcz. Czyli coś takiego chyba było, jak dobrze pamiętam, to były zwykłe odpowiedzi. Normalnie. Pokaż mi swoją ofertę. A nie. Zapytam się go, jaką ma ofertę. Zapytam się go, czy ma kurwa jakieś promki na strzały. No i takie nie pasuje do tej gry, pasuje do papierowych RPGów, nie pasuje do Baldura. I wokół tego jest cały ten szum, że to co zrobili, to nie jest Baldur. To jest jakaś gra z ich wytwórni na bazie Divinity Original Sin z doklejoną nalepką Baldur's Gate 3 na odpierdol, żeby tylko zdobyć popularność. Takie jest moje zdanie. Ja chyba nie będę się już rozkręcać. Wystarczy te 2-3 słowa. Jak ktoś chce tam podyskutować, to śmiało zapraszam, chociaż... No Baldur's Gate 3 jest... Baldur's Gate 3 jest raczej grą dla osób, nie wiem, 20+.
Siostra już ma ile? 17 zaraz? A Paldry ani nie tyknęła. Nie, to trzeba być trochę starszym, żeby tę grę ogrywać, tak mi się wydaje. No, ale też nie mówię nie, na pewno są 12-latkowie, którzy tą grę teraz cisną i są zachwyceni, nie, nie mówię, że nie. Ale tak, żeby ta gra była naprawdę bliska sercu, bo no dzieciństwo i tak dalej, to jak to człowiek poznawał świat gier, to to odwaliło dużą robotę. I dlatego człowiekowi zależy na tej, na tym tytule. A później przychodzą i tak po prostu... A spierdolimy to! No nic. Ja się zabiorę za nagrywkę jakiegoś filmu. Zobaczymy też tą kartę graficzną. Ja mam nadzieję, że coś tam ktoś tam posłuchał. Może się sam wypowie też, co o tym myśli. Trzymajcie się ciepło.